Ja bym chciała swoje wystąpienie w ciągu tych 15 do 20 minut zamknąć w takich czterech przestrzeniach. Mam mówić o stereotypach, które decydują i wiążą w sprawach o przemocy w rodzinie. Dokładnie rola i wpływ stereotypów i uprzedzeń na realizację przez kobiety doświadczające przemocy prawa do sądu oraz zasady równego traktowania, perspektywa krajowa i międzynarodowa. W związku z tym ustawię to na poziomie konwencyjnym, na poziomie prawa krajowego, międzynarodowo, na poziomie orzecznictwa krajowego i jeśli dam radę, to na poziomie ideologii i wierzeń, które są mi, wydaje mi się, że są podstawowe, ale nie chcę wchodzić znowu w historię Ewy z raju, bo najpierw chciałabym zająć się prawem, chociaż jestem przekonana, że bez odczytania na nowo historii Ewy z raju nie pójdziemy dalej. Tak samo jak oczywiście nie pozbędziemy się stereotypów. Stereotypy są i będą. Wszystko, co ze stereotypami możemy robić, to je kształtować w sposób, który będzie uwalniał je od elementów, które uznajemy za szkodliwe. Natomiast nie zgodzę się też z panią rzecznik, że sam fakt istnienia stereotypów nie oddziaływuje na sposób naszego myślenia, bo on nasze myślenie kształtuje. Co więcej, kształtuje je pozarefleksyjnie, w sposób, na który nie zwracamy uwagi. I teraz pozwolę sobie mimo wszystko na pewien eksperyment. Przeczytam państwu dwa przepisy. Jeden przepis będzie z Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Drugi przepis będzie przepisem z Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet, a państwo mi powiecie, który przepis jest który. Czytam pierwszy. Strony podejmą działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn. Teraz drugi przepis. Państwa strony podejmą wszelkie stosowne kroki w celu zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowania mężczyzn i kobiet, w celu osiągnięcia likwidacji przesądów i zwyczajów lub innych praktyk opierających się na przekonaniu o niższości lub wyższości jednej z płci albo na stereotypach roli mężczyzny i kobiety. Który jest który, proszę państwa? Ha? To nie egzamin. Natomiast jak państwo widzicie, teksty tych przepisów są bardzo zbliżone, prawda? Drugi cel. Drugi był rzeczywiście konwencja CEDAW, czyli konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 18 grudnia 1979 roku. Ratyfikowana przez Polskę i ogłoszona jako część polskiego prawa w Dzienniku Ustaw z dnia 2 kwietnia 1982 roku. Od 1982 roku władza zobowiązała się, wzięła na siebie zobowiązanie, aby eliminować wszystkie zachowania, zarówno społeczne, jak i kulturowe, wzorce zachowania mężczyzn i kobiet w celu osiągnięcia likwidacji przesądów i zwyczajów lub innych praktyk opierających się na przekonaniu o niższości lub wyższości jednej z płci albo na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn. Ta druga, o którą zaczęto toczyć boje w Kościele, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Gowin szalał, Królikowski szalał. I do dziś mówią, że jest to element nowy, wprowadzający w polską rzeczywistość nieporządek i gender. Mówi nawet wężej, bo mówi o tym, że mamy się pozbyć nie
świąt Wielkiej Nocy. Nie świąt Bożego Narodzenia, nie Dnia Matki czy Dnia Kobiet, tylko mamy usunąć te tradycje, te zwyczaje, te uprzedzenia, które oparte są na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn. Przez ponad 30 lat władza po pierwsze nie jest w stanie, aby uzyskać wrażliwość odczytania, o co tu tak naprawdę chodzi, gdzie się to ma, prawda? I zasłania się tekstami pod tytułem tradycyjna rodzina, tradycyjne związki. I to jest dobry punkt, który nam mówi, gdzie w takim razie na poziomie prawa, jestem teraz w prawie polskim, musimy pogrzebać, podrapać, żeby zobaczyć, z jakiego powodu to, co się dzieje na poziomie przemocy, może tak świetnie się mieć i tak dobrze funkcjonować, że to, co się dzieje w sądzie, zostało przedstawione, jest pewną codziennością, jest pewnym standardem, do którego nie tylko, że żeśmy przywykli, ale który bardzo mocno chronimy. I mogłabym tu zacząć długi wykład, ale dam tylko kilka takich obrazków. Pierwszy to jest niewinny, wydawałoby się, przepis artykułu 10 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który mówi, wszyscy możecie Państwo wziąć ślub, jak skończycie 18 lat, ale jak jesteście kobietą i to najpewniej w ciąży i skończyliście 16 lat, to dla dobra założonej rodziny, nie dla dobra tej kobiety, nie dla dobra tego dziecka, który ma przyjść na świat, dla dobra założonej rodziny, sąd może wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa. W dzisiejszych czasach, co pokazują badania Izdebskiego, bardzo często, ona ma lat 19, on ma lat skończone 16-17. Czy dla dobra założonej rodziny, skoro też jest ciąża, a nie historia Romea i Julii, albo której z nich właśnie ma kojfnąć, uderzyć w kalendarz i dlatego na koniec jeszcze chcą zawrzeć ślub. Czy może 19-latka wziąć ślub dla dobra założonej rodziny z 17-latkiem? Nie. Nie. A dlaczego? Na jakiej zasadzie kobieta ma być głową rodziny? Kobieta ma podciągnąć mężczyznę do dorosłości? Kobieta ma decydować o tym, że będą najmniejszą komórką społeczną, w której będą się dziać zwyczaje, normy, odtwarzać, kontynuować, utrwalać, mówiące o tym, jak wygląda tradycyjna rodzina. Wydawałoby się przepis bardzo neutralny. Drugi, który mnie też uderzył, kolejny spis ludności. W spisach ludności, kiedy przychodzą do Państwa do domu i jest tam więcej niż jedna osoba, pytają się, kto jest głową rodziny. I robią to po raz drugi, chociaż po pierwszym razie, naprawdę słowo daję, robiłam co mogłam, czyli nie robiłam niewiele znów mi się nie udało, żeby zwrócić uwagę, że to jest utrwalanie niewłaściwych wzorców, niezgodnych z konwencją, którą żeśmy przyjęli. Ale weźcie Państwo artykuł 200. Artykuł 200 mówi, to już jest kodeks karny i wchodzimy na grunt, który mówi, że kto współżyje z dzieckiem poniżej lat 15 popełnia przestępstwo. Rzecz w tym, że przy 15-latkach nie badamy, chcieli, nie chcieli, prowokowali, nie prowokowali. Ja już pomijam to, że 15-latkę też sprawdzamy na okoliczność, czy ona nie konfabuluje i ją posyłamy do zakładu psychiatrycznego na badania i straszymy, że jak się nie stawi, to ją wtedy w tym zakładzie zamkniemy i niekiedy zamykamy. Osobę pokrzywdzoną zgwałceniem. Natomiast ustawodawca, i to pokazuje do jakiego stopnia perwersyjnie nie rozumiemy, co jest grane. Mówi, trzeba zabezpieczyć lepiej to dziecko. W związku z tym w artykule 197 Kodeksu Karnego, który mówi o przestępstwie zgwałcenia, dodaje jeszcze jeden przepis, który mówi, kto gwałci dziecko poniżej lat 15. Różnica pomiędzy zgwałceniem dziecka z artykułu 200, a zgwałceniem z artykułu 197 polega na tym, że przy 200 nie badamy. Chciał, nie chciał, godził się, nie godził, była przemoc, nie była. Nie dotykaj człowieka poniżej lat 15, seksualnie. Natomiast przy 197 trzeba to już udowodnić. I to, że wkładamy taki przepis do przestępstwa zgwałcenia, najlepiej pokazuje, że ustawodawca tak w gruncie rzeczy nie ma poczucia, że to jest coś, gdzie odpowiedzialność za swoje zachowanie seksualne musi wziąć sprawca bądź sprawczyni. Nie mamy tego. Tak naprawdę nawet
pod pretekstem, że robimy coś dobrego, pod pretekstem, że kogoś chronimy, wyłazi i wylewa się to nasze głębokie przekonanie, że jeżeli dochodzi do czegoś takiego, co jest naruszeniem integralności cielesnej w sposób seksualny, to najpierw trzeba zbadać, do jakiego stopnia osoba, która została naruszona, się do tego przyczyniła. I teraz wracam jeszcze raz na chwilę do konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dlatego że jeśli się zastanowić, w jaki sposób zrealizować to, co tu, o czym tu mowa, czyli wyeliminować praktyki oparte na idei niższości, to w samej konwencji mamy przepis, jest mi niezwykle przyjemnie to podkreślać, bo to rzeczywiście Urszula Nowakowska pierwsza rozpoczęła tą całą batalię i wrzask. I wcale nie było jej tak łatwo, bo żeśmy niekoniecznie słuchali od początku. Więc nie słuchały osoby wrażliwe. Osoby mniej wrażliwe, a postawione na stanowiskach władczych, nie chcą słuchać i nie chcą się uczyć, chociaż od tego czasu minęło już wiele lat i od wielu lat na ten temat mówimy i piszemy. Artykuł 36 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówi o tym, że do zgwałcenia dochodzi wtedy, kiedy relacja seksualna odbywa się w warunkach, w których nie ma entuzjastycznej zgody na te relacje. I ja, oczywiście możecie sobie Państwo znaleźć inne słowo na entuzjastyczne i naprawdę nie oznacza to, że ma być podpisana zgoda przed podjęciem jakiejkolwiek działalności seksualnej, ale istota polega na tym, że o ile w naszym kodeksie karnym oparte jest rozumowanie na teorii wolności seksualnej, która, zostawmy nawet obyczajność na boku, ale wolność seksualna zakłada, że nie ma wolności, jest tylko wolność do odmowy. Można odmówić. Nie ma czegoś takiego jak przyzwolenie. Ustawodawca, zresztą niezwykle w innych sytuacjach purytański i powiedziałabym nawet mocno zakłamany, tu raptem mówi, seks jest dobry. I właściwie jesteśmy w stanie się zgodzić z ustawodawcą. Seks jest dobry. Tylko ustawodawca twierdzi, seks jest dobry na moich warunkach. A konwencja po to, żeby usunąć te szkodliwe stereotypy, mówi, zatrzymajmy się. Te wszystkie nasze przez setek lat działania utrwalały pewien wzór, który jest zły. Mamy taką teorię prawnika Hale'a, ja nie wiem dlaczego oni się takim zachwycają, ale Hale mówił, w momencie kiedy dochodzi do małżeństwa, kobieta i mężczyzna stają się jednym ciałem i w związku z tym kobieta rezygnuje ze swojej woli do decydowania o swojej cielesności i oddaje swoje ciało do dyspozycji swojego męża. Nie bardzo rozumiem tego rozumowania. Myślę, że ono właśnie zawiera się w historii Adama i Ewy i tekstach przypisywanych świętemu Pawłowi. Natomiast to nie zmienia faktu, że wszystko, na co jesteśmy w stanie się zdobyć, to poszukania kryteriów, które mają świadczyć o tym, że osoba się nie godziła i dlatego musimy znaleźć przemoc, dlatego musimy znaleźć podstęp, dlatego musimy znaleźć przymus psychiczny, prawda? Żeby znaleźć kryteria, które będą uzasadniały, że to, co się stało, to rzeczywiście było na nie. I stąd też bardzo często, kiedy mówimy nie, znaczy nie, jesteśmy już do tyłu. Teraz jest czas na to i ta konwencja o tym mówi i zresztą ona mówi i w praktyce, bo Europejska Konwencja Praw Człowieka w sprawie MC przeciwko Bułgarii, gdzie dziecko jest kilka razy gwałcone, gdzie rzeczywiście nie stawia oporu, nie krzyczy, nie wrzeszczy, nie, nawet cichutko tylko płacze, czasami płacze się ze szczęścia i sądy stwierdzają, no tutaj nie można nigdzie powiedzieć, że doszło do zgwałcenia, a Europejski Trybunał Praw Człowieka pyta się, przepraszam, ale w którym momencie MC powiedziała tak, ja tego chcę. Rób mi to. Rób to ze mną. Gdzie był ten moment, kiedy ona powiedziała entuzjastycznie tak? No nie, takiego momentu nie było. I to jest ten moment, gdzie mówimy, autonomia seksualna polega na tym, że człowiek ma prawo czynić nie tylko swobodne wybory, ale te wybory muszą być jeszcze dojrzałe. W związku z tym, w momencie, kiedy ustawodawca mówi, że od 15 roku życia można bezkarnie współżyć z dzieckiem, bierze na siebie odpowiedzialność, żeby do 15 roku życia nie tylko wyposażyć dziecko w informacje na temat rozwoju biologicznego, na temat tego, jak mówić tak, znaczy tak, jak reagować na zachowania seksualne, ale musi również wyposażyć człowieka
wiedzę asertywną o tym, kim on jest, czego on naprawdę chce. Tak, żeby wiedział, że jak mówi nie, to ma prawo do tego powiedzieć i nie jest ani nie cool, ani nie oznacza, że nie kocha swojej dziewczyny czy swojego chłopaka i ma również prawo powiedzieć tak, chcę tego i nie jest dziwką. Czyli to jest ta cała robota, która ma być wykonana przepisami ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, a jak Państwo widzicie, ustawodawca polski i władza polska tak łatwo godzi się na to, żeby pozwolić na nie tylko zmiany, bo przecież nie o to chodzi, żeby ograniczyć możliwość przerywania ciąży, ale te całe próby idą w tym kierunku, aby odebrać ludziom to, co jest istotą praw reprodukcyjnych, czyli prawo do decydowania o sobie, prawo do wiedzy, do planowania, w ramach planowania do środków antykoncepcyjnych. Zatrzymam się tutaj, bo bym pojechała za daleko i przejdę tylko teraz do przemocy w rodzinie i do czegoś, co prawdę powiedziawszy przez wiele lat mówię i to mimo to, znaczy ja mówię prawie to samo, tylko że zmienia się znaczenie tego, co mówię. Ponieważ jeżeli weźmiemy to międzynarodowo, to zobaczymy, że przemoc w rodzinie można regulować na bardzo różne sposoby. Niemiecki sposób na przykład polega na tym, że ustawodawca nie odróżnia przemocy w rodzinie od przemocy na ulicy. Mówi, władza jest zobowiązana chronić ludzi przed przemocą. Nie jest istotne, czy ta przemoc odbywa się w domu, czy ta przemoc odbywa się na ulicy. Ochrona jest taka sama, ponieważ to jest ten element praw człowieka, gdzie to my bierzemy na siebie odpowiedzialność, żeby chronić obywatelki i obywateli przed doznawaniem przemocy, nieważne czy to będzie przemoc obcego, czy przemoc bliskiego. I to jest jeden wzór. Drugi wzór to jest wzór szwedzki, gdzie oni mówią, nie, to nie jest tak. Przemoc na ulicy to jest coś, czego w ostateczności możemy się spodziewać. Ale w domu mamy prawo do tego, żeby standard był wyższy. W domu mamy prawo do tego, żeby być bezpieczni, w wyższym stopniu niż na ulicy. I dlatego też te zachowania, które na ulicy będą przyjęte jako dowód złego zachowania, jako brak kultury, jako wydryk. W rodzinie, kiedy się zbiera do kupy, raz pchnie, drugi raz nazwie idiotką, trzeci raz zmusi do seksu, czwarty raz walnie w pysk, to wszystko razem do kupy wzięte. To już nie są przypadkowe rzeczy, tylko to są zachowania, które standard mówi, przekroczyłeś normę. W domu ma być inaczej. I dlatego też mamy zupełnie inne uregulowanie. Przez bardzo długi czas mówiłam o tym, że trzecim modelem jest polski, który polega na tym, że gdybyśmy nie mieli artykułu 207, to w ogóle byśmy nie dostrzegali przemocy w rodzinie. I do momentu, kiedy powstała ustawa o przemocy w rodzinie, ta moja teoria była prawdziwa. Od 2005 roku nie jest prawdziwa. Prawdziwe jest natomiast coś, co nie jest mojego autorstwa, tylko pana Grzegorza Wrony, który mówi nam bardzo wyraźnie. Przemoc w rodzinie w Polsce nie jest przestępstwem. Nie jest. Znęcanie się jest czymś innym niż przemoc w rodzinie. Przemoc w rodzinie opisana w ustawie o przemocy w rodzinie jest mniej więcej zbliżona do pojęcia, jakie funkcjonuje w prawie szwedzkim. Gdzie dostrzegamy, że to może być jednorazowe, że dostrzegamy, że to nie musi się opierać na przemocy fizycznej czy na przemocy psychicznej. To są to elementy razem wzięte i nawet tam, gdzie nie ma bicia i nie ma gwałcenia, może być przemoc w rodzinie. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że od tego momentu, to nie moje, ale może mi czas minął, tak? Nie mamy już przemocy w rodzinie w kodeksie. I trzeba to rozróżniać. Trzeba mieć tą świadomość, że tego nie ma. I wreszcie, natomiast rzeczywiście w prawie cywilnym bardzo prosto powinniśmy skutecznie działać i to moja następna uwaga. Broń Boże zmieniania prawa. Przecież to, co pani mówi, świadczy o tym, że prawo, które obowiązuje, jest źle stosowane. Wszystko, co trzeba, to nie zmieniać prawa. Zmiana prawa niewiele da. Trzeba zmienić praktykę i praktyka, która mówi, nie chcemy kryminalizować przemocy w rodzinie, nie jest zła. Bo rzeczywiście w pierwszym odruchu powinniśmy rozwiązać problem. Natomiast trzeba też zdać sobie sprawę z tego, że do wielu przypadków przemocy w rodzinie i do wielu gwałtów dochodzi na tej zasadzie, że przesłanie, które jest kierowane do kobiet i do mężczyzn jest takie,
że kobieta może sobie pozwolić na znacznie mniej i ma być podporządkowana, mężczyzna może sobie pozwolić na znacznie więcej i ma prawo dominować. To się odbywa w języku, jakim mówimy. Jeżeli ja muszę być panem posłem, aby mieć jakiekolwiek znaczenie, pomimo tego, że queeruję wygodnie, wyraźnie, bo noszę spódnicę, jestem umalowana, mam długie włosy i widać po mnie, że jestem kobietą, to znaczy, że w naszym języku nie wypełniamy od co najmniej 30 lat zaleceń Rady Europy, który mówi, język ma znaczenie. Język ma odzwierciedlać obecność kobiet i mężczyzn na wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Nie może być język, który sprowadza dziewczynki do roli przygłupów, nieobecnych w podręcznikach z matematyki, nieobecnych w literaturze, nieobecnych w historiach. Bo tą wiedzę przekazujemy zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom. W związku z tym nic dziwnego, że dziewczynki nie chcą się identyfikować z przygłupami, bo są ambitne, normalne. I nic dziwnego, że chłopcy postrzegają dziewczynki jak przygłupy, skoro w języku, w treści, bez wyraźnego pokazania, tylko poprzez przekazywanie treści, jakie się przekazuje, nie dajemy wartości identyfikowanej, które są identyfikowane z kobietami. I wreszcie przechodzę do czwartego modelu, jaki jest. To jest model ukraiński, bardzo groźny. Model ukraiński działał przez parę miesięcy, przez rok. W modelu ukraińskim mówione było tak, przemoc w rodzinie jest przemocą, o ile ona nie prowokowała. Jak ona prowokowała, to wtedy ona jest winna. Ten przepis naprawdę rok funkcjonował, ale wszedł głęboko w głowę. Jak Państwo widzicie z badań, które zostały przedstawione tutaj, nie trzeba mieć takiego przepisu, żeby mieć takie stereotypy i żeby to też funkcjonowało. Natomiast w połączeniu z przepisami to daje bardzo, to utrwala pewien zakorzenia, pewien sposób myślenia, który cały czas podkreślam, niewiele różnimy się od Ukraińców. Mieliśmy dużo lepszą sytuację polityczną, będąc w Europie i mając konstytucję, której przestrzegaliśmy. Natomiast Ukraińcy mają te same wady i te same zalety, co mamy my. I bardzo bym nie chciała zbliżyć się akurat do ich wad, wolałabym do ich pozytywnych cech. Natomiast teraz już przechodzę na poziom orzecznictwa. W momencie, kiedy mamy orzecznictwo takie, jak tu zostało w tej chwili przytoczone, że jeżeli damy pani sędzi splinku, iż walniemy jej w twarz tortem, jak na filmach rozrywkowych, i za to dostaje się z 2 miesięcy kary pozbawienia wolności, sąd drugiej instancji podwyższył karę do 10 miesięcy pozbawienia wolności. 10 miesięcy więzienia za trzepnięcie Wysokiego Sądu tortem. Czyli po 3 miesiącach tracicie Państwo pracę. Po 5 roku tracicie Państwo mieszkanie. Po 9 miesiącach żona może Wam powiedzieć, spadaj kochany. Jak Ty się chcesz bawić w cukiernika w sądzie, to ja sobie znajdę innego. Czyli przez 10 miesięcy można rozwalić człowiekowi życie. I uderzenie mogła się uchylić, jakby miała trochę refleksu, prawda? Czyli za brak refleksu sądu i za formę łagodnej, słodkiego oporu idzie się na 10 miesięcy do więzienia. W tym samym czasie gwałt zbiorowy, w którym bierze udział syn posła, okazuje się być po pierwsze rozłożony na kilka przepisów. Te wszystkie przepisy, 5 przepisów w rozdziale 25, wprawdzie tylko jeden tam nazywa się przestępstwem zgwałcenia, ale wszystkie pozostałe są również o zgwałceniu. Artykuł 200, mówiący o stosunkach z dzieckiem poniżej lat 15, to gwałt ustawowy. Przepis, który mówi, że wykorzystujemy swoją pozycję do tego, żeby przymusić kogoś do seksu. To jest zgwałcenie, czyli mamy tam wszędzie opisane zgwałcenie, ale jeżeli to porozkładamy, prawda, to raptem z tego, co mamy, czyli z przestępstwa zgwałcenia zbiorowego, nie robi się przestępstwo zbiorowe. Co więcej, pozwalamy sobie po raz kolejny na to, żeby orzec karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ja jestem jak najdalsza od posyłania kogokolwiek do więzienia, ale zdaję sobie sprawę z tego, że z naszej winy, z tego, że tak, a nie inaczej uprawiamy politykę karną, przekonanie w narodzie jest takie, że jeżeli ktoś dostaje karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, to to nie jest kara. Czyli jeżeli w ponad 40% zgwałcenia posyłamy kogoś do więzienia, nie posyłamy kogoś do więzienia, tylko wydajemy karę w zawieszeniu, to dajemy również sygnał. Uważajcie,
zanim pójdziecie do prokuratora i będziecie zgłaszać, że ktoś was posunął wbrew waszej woli. Bo my sprawdzimy, czy nie oszukujecie, sprawdzimy, jak byłyście ubrane, sprawdzimy, czy żeście nie piły, czyście się nie szlajały wieczorami po ulicy, czyście były dobrymi partnerkami swoich facetów i w ogóle, co wy macie pod pułapem, żeby porządnych facetów oskarżać. I oczywiście nie przez przypadek ilość zgwałceń, które, przepraszam, nie pamiętam stowarzyszenia, które robiło badania, a które Agnieszka Grzybek prezentowała, pokazują... STER. Pokazują, że znacznie częstszy i szerszy jest zakres zgwałceń, niż to, co się do sądu trafia, bo do sądu przychodzą albo wybitnie zdeterminowane bohaterki, albo naiwne kobiety, które nie wiedzą, co robią. Natomiast to przesłanie, że gwałt mamy gdzieś, panowie, jest tak naprawdę dokładną odwrotnością niż to, czego wymaga artykuł 12 konwencji istambulskiej, artykuł 5 konwencji SIDO i jest dokładnym przeciwieństwem tych instrumentów, które mamy, jeżeli chodzi o możliwość wdrożenia innych przepisów prawa, ale też i innych praktyk na podstawie tego, co mamy. Bo ja też chcę podkreślić, że większością tych ofiar naprawdę nie zależy na tym, żeby ci mężczyźni szli na długo do więzienia. Natomiast gdyby nam zależało na tym, aby relacje seksualne pomiędzy kobietami i mężczyznami, kobietami i kobietami, mężczyznami i mężczyznami oparte były na dojrzałym porozumieniu i respektowaniu integralności seksualnej, no to oczywiście powinniśmy zacząć również działania edukacyjne. Po pierwsze, nie gwałć, prawda? Do mężczyzn skierowane. Jeśli myślisz, że po pijaku jesteś agresywny, to albo nie pij, albo chodź z kolegą, noś gwizdek, nie wsiadaj do windy, nie chodź w ciemną ulicę. Można byłoby zrobić taką akcję, tymczasem akcja jest odwrotna, skierowana zawsze i wyłącznie do kobiet, traktowanych zresztą per noga i per ty. Tak więc to, co się dzieje na poziomie praktyki, utrwala przemoc i pozwala na dalej idące bardzo złe relacje między kobietami i mężczyznami i bardzo złe relacje w sferze, które dotyczy przemocy, ponieważ to jest elementem przemocy. Ja już kończę, Adam i Ewa zostanie na kiedy indziej. Bardzo serdecznie dziękujemy, pani profesor.